Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku. Dziś wróćmy na chwilę do tematu dekoderów, bo przyznacie, temat akurat jest na czasie, temat jest gorący. Mowa o dekoderze, który jest stosunkowo łatwo dostępny w Polsce, ponieważ występuje w popularnych sklepach z logo pewnego owada. A tak naprawdę to jest dekoder TechByte. Marki możecie nie znać, ale za tą marką stoi firma Telforce One, czyli tak naprawdę firma, która produkuje też na przykład telefony iPhone, czy telefony wytrzymałe Hammer i mnóstwo jeszcze innych rzeczy. Przy czym tak naprawdę, trzeba to powiedzieć, to jest bardziej importer niż producent, natomiast importer z gatunku tych większych, poważniejszych i takich, którzy starają się dbać o jakość tego, co sprzedają w miarę oczywiście możliwości. Jak wypada ten nasz dekoder? Jak się dowiedziałem, że będziemy robili dekodera z owada, który kosztuje tam powiedzmy poniżej 100 zł, czy tam około 100 zł. Tak, w granicach 100. Powyżej 100 to tylko go widziałem, wiesz co, w firmowym sklepie, ale no wiadomo, zawsze firmowy sklep producent to jest najdroższy. Tak, no szczerze mówiąc, jak mi powiedziałeś, że będziemy o tym dekoderze robili, to mówię, dobra, będzie kolejne manto podobne, taka kolejna manta Esperanza, czy tam ten Blauberg, o ten, co żeśmy go pokazywali. Nieszczęsny. Nieszczęsny, znaczy nieszczęsny. Dekoder jak dekoder. Działał, ale szału nie robił. Czyli po prostu kolejne wcielenie tego samego z tym takim topornym Noniba, dziwnym pilotem. Tak, i tym pilotem. I w zasadzie to że działa, to będzie jedyne dobre, co możemy na temat tego powiedzieć. Tak, no to już żeśmy mówili o tych generycznych pilotach, że one no niestety szału nie robią, szału nie urywają. No i pierwsze takie drobne zdziwienie to pilot. Pilot wygląda w ten sposób i jest, no może nie jest jakiś super profesjonalny, ale jest lepszy. Jest przede wszystkim inny, wyraźnie lepszy, taki trochę estetyczniejszy klawiszki. Gapkę lepiej rozmieszczony, taki według mnie jest wygodniejszy. Też no mówię, szału nie robi, ale jednak trochę. Nie, no jest dosyć logiczny. Bardzo fajne jest to, że właśnie te klawisze, których najczęściej używamy, czyli zmiana kanałów góra-dół i głośności, trafiają bardzo fajnie pod palec i w zasadzie nawet po ciemku je wymacamy. Nie wymagajmy w dekoderach za niecałą stówę podświetlanych przycisków w pilocie, bo to już by był no, naprawdę szał. Niemniej ten pilot jest całkiem fajny. Szkoda trochę, że zabrakło na nim dodatkowych przycisków programowalnych, którymi na przykład moglibyśmy sobie chociaż włączyć telewizor. Bo, no tak, tego właśnie nie ma. Bo głośność możemy sobie regulować z poziomu dekodera, tak jak zresztą w tamtych, natomiast przydałby się chociaż przycisk do włączenia telewizora. Ja wiem, że on nie zawsze działa, bo tam też nie, chyba nie we wszystkich się da zaprogramować. Z tym programowaniem to tak różnie jest, ale no generalnie lepiej, żeby było niż ma nie być. Właśnie, no ten nie ma. Byłaby chociaż szansa. Tak, byłaby nadzieja. No jak już mamy pilota, no to okej, podłączamy. I takie kolejne zdziwienie, nie jakieś ogromne, ale spore, bo okazało się, że dostaliśmy to lepsze menu. Jeżeli pamiętacie z naszego filmiku o tamtych trzech dekoderach, to ten najdroższy DIN, Odin, tak? To właśnie powiedzieliśmy, że on ma takie fajniejsze menu, takie bardziej czytelne, trochę to szybciej z nami chodzi. No takie bardziej ergonomiczne. No i tutaj mamy dokładnie to samo menu, czyli to takie ładniejsze, czytelniejsze. No i mówię, dobra, czyli jesteśmy już nie w tej granicy 70 zł, tylko raczej punktem odniesienia powinien być ten Odin raczej, a nie ta manta, więc do niego będziemy się odnosić. Dekoder jak dekoder. Jest mały i bardzo lekki. No one wszystkie tak mają. Tak, tu akurat wyszedł temat dopiero jak go zacząłem podłączać. On jest na tyle lekki, że jak podłączycie długi, ciężki kabel z tyłu, to on potrafi przeważać to urządzenie na półce. Zatem no, trzeba troszeczkę tutaj pocudować przy podłączaniu go, jeżeli macie, szczególnie jak macie grube, ciężkie kable. Akurat, no tak, ale tak mi się przytrafiły. To akurat wszystkich będzie dotyczyło tych dekoderów. Tak. Co można powiedzieć na plus? Ma dosyć fajnie wyprowadzone przyciski, trzy takie tutaj power kanałów dół, kanałów górę. Ja się przekonałem, że one się przydają. Na zasadzie, nie wiem, padły nam baterie w pilocie. A jest godzina, nie wiem, późna w sobotę i tyle. No niby można by tam na stację benzynową jechać, ale to dobra. Lepiej, że są, niż by nie było. Też powiedzmy dla porównania pozostałe, też jakieś tam przyciski mają. Natomiast te są, wydaje mi się, tak dosyć ładnie podkreślone. Tak, je łatwo nawet wymacać palcem. Obok mamy wyświetlaczy, to oczywiście z segmentów LED-owych. Średnio czytelny mógł być trochę większy, ale z drugiej strony nawet godzinę pokazuje. I nawet coś na nim widać. U mnie stoi tak, że w zasadzie stoi trochę pod słońce, w jasnym miejscu. Znaczy, no dobra, jest czyli powiedzmy, no mamy to standardowy dekoder, tak. Po prostu taki z tyłu, co? No z tyłu mamy wejście HDMI, koaksjal, no oczywiście
się urozłączę. Czyli w zasadzie mamy wszystko, co trzeba. No oprócz tego przelotowego, jak ktoś bardzo potrzebuje, no to go nie ma, ale to nie wydaje mi się, żeby to była jakaś powszechna potrzeba. Akurat jeszcze odnośnie urozłącza, to chciałem wam podpowiedzieć. Możecie to też napotkać, podłączając dekoder, szczególnie jak sobie wygrzebicie gdzieś z czeluści szafy stary przewód euro. Ja, nie mając pod ręką HDMI, wygrzebałem szuflady taki fajny, zawodowo wyglądający przewodzik euro, którym niegdyś... Złocone w tyki prawie, że... Niegdyś podłączałem nim taki dopasiony magnetowid. No i wtedy działa. Po podłączeniu dekodera okazało się, że nie działa. W ogóle. Wziąłem drugi kabel, też euro. Obraz był, ale czarno-biały. Dopiero na trzecim, najpodlej wykonanym, najgorzej wyglądającym kabelku dekoder ruszył i działa. Także, gdyby się okazało, że podłączacie jakimś starym przewodem dekoder i nie ma obrazu, spróbujcie, zanim polecicie do sklepu z reklamacją, zmienić przewód, bo może się okazać, że kabelki wyciągnięte z lamusa nagle przestają działać. Może wam się to też przytrafić, dlatego o tym wspominam jako taką drobną podpowiedź. I teraz taka sprawa, która tutaj może budzić kontrowersje, bo ten dekoder... ma coś takiego jak ustawienia sieci. Jak się wejdzie do menu i się pogrzebie, to ma coś takiego jak ustawienia sieci. Tak. Jest nawet coś a la przeglądarka internetowa, jest no tak, TikTok, YouTube, teoretycznie. Nie chodzi, bo sieć jest nieustawiona. Mhm. No i teraz dlaczego ta sieć jest nieustawiona? Otóż tak, pierwsza sprawa. W instrukcji o tym słowa nie ma, że tak. Coś takiego jest. Próbowaliśmy tam z dwoma różnymi kartami na USB sieciowymi, no bo zgaduję, że to chyba na USB, no bo no, żadnego innego tutaj nie ma innego. Nie widzę. Zresztą jak nic nie włożymy, to on wypisuje, że brak urządzenia. No to no, zapodaliśmy... urządzenie. Nic się nie zmieniło. Nadal był brak urządzenia, także jest to opcja, która, no, szczerze mówiąc, nie wiem, co tam robi. Może miała być, ale może nie zrobili. Może w jakiejś aktualizacji się pojawi, natomiast ale no może z drugiej jest... strony, jak to zaktualizować? A nie, to się aktualizuje z pendrive'a. Aha, to dobra, to okej. Okay. A propos pendrive'u, właśnie. On ma PVR-a oczywiście i można do niego podłączać pendrive'y. I znowu podpowiedź. Za Chiny Ludowe nie chce współpracować z pendrive'ami sformatowanymi w formacie EXFAT. Wszystkie inne czyta. Nawet udało mi się podłączyć do niego i zmusić do współpracy pendrive o pojemności 64 giga. Natomiast 32 i nawet mniejsze pendrive'iki w EXFAT-cie po prostu były traktowane jako niebyłe. Mamy po prostu dekoder, który niespecjalnie różni się od pozostałych dekoderów. Na pewno na plus możemy powiedzieć, że ma lepszego, troszeczkę lepszego pilota i ma to ładniejsze menu. Tak, to na pewno. Poza tym oczywiście no działa. Tak? Działa, robi swoje. Robi swoje. Na minus, co? Długo się butuje. Wydaje mi się, że najdłużej tak. Z tych wszystkich, które testowaliśmy. Bardzo długo startuje. Najpierw wyświetla napis boot, później wyświetla na telewizorze ekran powitalny i serio, to trwa niemal minutę. Większość dekoderów startowała dużo szybciej i to nie jest problem tego, że on ma tak przy pierwszym rozruchu. On ma tak za każdym razem, nawet jak już jest dawno zaprogramowany, wszystko jest poustawiane. Tak ma widocznie i w ogóle demonem prędkości żaden z tych dekoderów w sumie nie jest, ale jak już ruszy ten dekoder, to już potem jakoś działa i już nie ma takich lagów strasznych. Powiedzmy sobie szczerze, że dekoder to na przykład ja nie wyłączam w ogóle dekodera, wyłączam telewizor, dekoder sobie tam stoi i sobie chodzi. No właśnie, może podsumujmy, jak wygląda całokształt tego urządzenia. Wydaje mi się niegłupie chyba, a tobie? Na plus możemy powiedzieć, że ma trochę lepszego pilota i trochę lepsze menu, więc gdybym miał wybierać między powiedzmy tym Blau coś tam. Blaubergiem, o. Z takim pilotem. A tym, no to wybrałbym tego, zdecydowanie. Popatrzcie sami, no jest różnica. Gdybym miał wybierać pomiędzy tym, a tym Odinem, to chyba bym wybrał Odina, bo to jest praktycznie to samo, natomiast Odin ma kapkę lepszego pilota. No tak. Czynnik ceny, no to zależy. No, w Biedronce podobno za 70 zł to można kupić, co jest dobrą ceną, tak. Bo 70 zł... 7 dych śmiało możecie za to dać. Z całą pewnością nie jest to produkt, którego zakup byśmy odradzali. Znaczy polecamy, no to cóż... Tak naprawdę wasz wybór może po prostu zaważyć kwestia jego dosyć szerokiej dostępności we wspomnianej sieci sklepów. Jeżeli ktoś szuka dekodera, który działa i nie chce spędzać specjalnie dużo czasu i akurat jest w sklepie i go zobaczy, to może śmiało brać. Tak. Przy tej cenie wydaje mi się, że jest po prostu ok. Robi swoje. No wiadomo, że nie jest to Google TV ani żaden Smart TV, z tego nie zrobimy.
Może gdyby mu ta sieć chodziła, to faktycznie to by... No, to by było jeszcze jakiś killer feature dodatkowy. To by był killer feature, to tak muszę przyznać, że jak zobaczyłem tą opcję, no to... Ale może ktoś z Was przypadkiem kupił taki dekoder i może komuś z Was udało się uruchomić tą właśnie funkcję. Dajcie znać w komentarzach, bo to w sumie ciekawe. Może być tak, że po prostu niekompatybilną kartę sieciową włożyliśmy, może. Tak jak Ekstwata nie widzi, to akurat tej nie widział. Co prawda karta, którą próbowaliśmy, to jest taka bardzo uniwersalna, bardzo, bardzo typowy TP-Link, który w zasadzie powinien działać ze wszystkim. Więc... Chyba nawet Windowsy XP go widziały, z tego co pamiętam. No, to... Jeżeli komuś się trafiło, że działa, to prosimy o komentarz. Tak, dajcie znać, bo w sumie nas to też zaintrygowało. I to wszystko w tym odcinku. Dziękujemy Wam oczywiście za oglądanie. Jak zwykle był z Wami Konrad. I Adam. Cześć. Cześć.